Pomysł, szkic, książka. Te trzy słowa to tytuł wystawy, którą można podziwiać w Galerii Satyrykon w Legnicy. Znajduje się na niej ponad 30 ilustracji dotyczących czterech książek. Pokazujemy, jak przebiega proces tworzenia książki. Jacek Ambrożewski jest fantastycznym ilustratorem i to, co pokazujemy na wystawie, to jest cały proces rysowania książki. Mówiłam o tym, że te dwie książki są autorskie, więc on musiał pomyśleć o tym, żeby napisać również tekst. Jedna z książek opowiada na przykład o zjawiskach paranormalnych. Autor za pomocą rysunków opowiada o kontaktach z postaciami nie z tej ziemi. Prace są czarno-białe, niektóre mają odrobinę koloru, ale w humorystyczny sposób przedstawiają UFO. Kolejna z książkowych opowieści przenosi nas do Chin. Książką, która jest jeszcze inna, zupełnie inaczej są tworzone ilustracje, to jest książka Manzu, czyli Chiny dla dociekliwych. I tam ilustracje są już malowane, malowane ręcznie przez artystę, bezpośrednio na kartkach. Tam jest, na tych szkicach jest dużo, dużo koloru. Książki były nagradzane w różnych konkursach, a ekspozycję można podziwiać do 24 lutego.